Proszę Państwa, żyjemy w czasach wielkiego zamętu pojęciowego, żyjemy w czasach agresywnych, ateistycznych mediów, żyjemy w czasach agresji, wściekłości wywoływanej po to, żeby nas skłócić, żeby nam mieszać, proszę Państwa. No właśnie tutaj pan starosta bodajże wspominał w jednym z programów telewizyjnych jury, obraziło się na chłopca, który śpiewał piękną piosenkę Andrzeja Rosiewicza, prostą, szlachetną piosenkę. Okazało się, że ta piosenka to są bogoojczyźniane jakieś dziwne, obrzydliwe patriotyzmy, jak stwierdziła to jurorka. Proszę Państwa, Bóg, ojczyzna, honor to są obrzydliwe patriotyzmy dla wielu ludzi. No dobrze, proszę Państwa, że takie utwory i takich artystów, jak tutaj występują, możecie Państwo usłyszeć w rozgłośni toruńskiej Radia Wolna Europa. To jest pewna sytuacja. A oto autor tej pieśni, proszę Państwa, w autorskim wykonaniu, słyszycie, pytasz mnie, Andrzej Rosiewicz. Proszę Państwa, w roku 84, czyli jakby wczoraj, kiedy jeszcze stalowe chmury stanu wojennego unosiły się nad Polską, udało mi się wtedy turystycznie wyjechać do Anglii. I tam napisałem piosenkę o Polsce. Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja odpowiem ci? Może to ten szczególny kolor nieba, może to tu przeżytych tyle lat, może to ten pszeniczny zapach chleba, może to pochylone strzechy chat, może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach bzów, może bociany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe im powracać tu. Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie. Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień. Mówisz mi, długie noce, krótkie dnie. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Mówisz mi, spakuj rzeczy, wyjedź stąd. Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie. Czy to warto tak pod górę, tak pod prąd? Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach bzów, może bociany, co wracają tu do gniazda.
coś, co każe im powracać tu. Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka, może melodia, która w sercu cicho brzmi, może mazurki, może walce Fryderyka, może nadzieja doczekania lepszych dni. Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka, może melodia, która w sercu cicho brzmi, może mazurki, może walce Fryderyka, może nadzieja dla ojczyzny lepszych dni. Tyle pięknych słów o patriotyzmie, o ojczyźnie, to pozwólcie Państwo, że i ja coś jeszcze krótko na temat patriotyzmu, tej cnoty, od której cofa strach śmieszności, jak to Norwid pisał. Bo zawsze pytamy o patriotyzm naszych poetów i oni nam dobrze odpowiadają, tylko my nie zawsze dobrze rozumiemy tę odpowiedź. Jeszcze mi się przypomina takie zdanie, które każdy się uczył w szkole, z Konrada Wallenroda Mickiewicza. Szczęścia w domu nie zaznał, bo go nie było w ojczyźnie. Tak pamiętamy, z podstawówki chyba nawet. No co to znaczy? Od razu się mówi, no tak, że polski patriota, no to taki wariat. Mógł siedzieć szczęśliwy w domu, zadowolony, że pieniądze ma, żonę piękną, dzieci chować, no ale nie może, bo ojczyźnie myśli i rzuca osobiste szczęście. To nie całkiem tak. Jak się w tego Mickiewicza wczytać, to widać, że nie zaznał szczęścia w domu, bo nie można zaznać szczęścia w domu, do której w każdej chwili może krzyżak wejść kopniakiem, ten dom splądrować, podpalić i zniszczyć. To znaczy ten wiersz, że nie można, nie ma szans zapomnieć o wspólnej sprawie, zapomnieć o ojczyźnie, zapomnieć, wyrzec się patriotyzmu. Polska to nie jest fanaberia. To nie jest, jak pisał Gombrowicz, taki potwór, który ciągle jakiś ofiar się domaga. Patriotyzm, i tylko to chciałem powiedzieć, jest, proszę Państwa, taką cnotą praktyczną. My potrzebujemy Polski. My ją musimy kochać, bo podobno historia, wbrew stereotypowi, niewiele ludzi uczy. Ale nasza historia na pewno nas tego jednego nauczyła, że jeśli Polacy zapominają, że muszą swoją ojczyznę kochać, jeśli jej nie kochają jak należy, to przychodzą obcy i oni nam o tym przypominają boleśnie. I te lekcje musimy ciągle powtarzać, niestety, jak niezbyt zdolny uczeń, który musi powtarzać, że ile razy w Polsce Polacy zapominali o swojej ojczyźnie, to potem bardzo wiele trzeba było zapłacić za to, żeby tę niezbędną do życia, to niezbędne do życia państwo, bo nikt inny się za nami nie ujmie niż nasze własne państwo, żeby je odzyskać. Mam nadzieję i wierzmy w to wszyscy, że tym razem już tak nie będzie, że Polacy sobie o tym przypomną w porę. Jeśli takie spotkania, jak to nasze dzisiaj,
mają się temu przysłużyć, to jestem bardzo szczęśliwy i my wszyscy, że mogliśmy w tym uczestniczyć. Dziękuję Państwu bardzo.